Tutaj mam taki żyrandol, składak. Ktoś to poskładał z różnych części. Tutaj brakuje tego elementu. Maskownicy dorobię. No i cóż, żeby go tak wybłyszczyć, najpierw trzeba rozebrać. Wymienić trzeba instalację na nową. Może trzeba dać nowe oprawki. No to zaczynam. Sprawdzam, czym to jest pomalowane. Tak mi wygląda, jakby to było jakimś lakierem typu szelak albo proszkowym. No i okazało się, część jest pomalowana szelakiem, część jest pomalowana lakierem proszkowym, dlatego ta część tak ładnie wygląda. Piękny, żółciutki kolor. To jest składak, to jest malowane lakierem takim spirytusowym. No i cóż, trzeba będzie usunąć lakier teraz. Takie rozgrzanie do czerwoności nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, ponieważ pozbędziemy się naprężeń materiału. Muszę teraz założyć nowe przewody. No tak nie może być. Bo to są przewody sztywne, dyt. Musi tutaj być przewód miękki. Na końcu założę kostkę. Dam przewód w podwójnym oplocie, żeby to było bezpieczne. Oprawka zostanie, bo jest jeszcze z czasów PRL-u, porządnie wykonana. O niebo lepsza niż te współczesne. Proszę zobaczyć, to jest odlew z lat 70. To waży jakieś 2,5-3 kilo. To były czasy, gdzie Zachód od Polski kupował miedź za równowartość kilkudziesięciu puszek Coca-Coli, a teraz Zachód w wyrobach hutniczych sprzedaje nam miedź, mosiąc w równowartości 28 tysięcy puszek Coca-Coli. Wtedy Polska miedzią stała i wtedy takie robiono porządne rzeczy, gdzie zwykły element do żyrandola potrafił ważyć 2, 3, 4 kilo. Wygląda po przepaleniu, ładny. Teraz muszę wysuszyć. No, to są naprężenia w mosiądzu. Tak wygląda element, który ktoś zrobił bardzo szybko, czyli tak jakby na siłę. Zasaterowana blacha, ale wystarczyło zrobić jeszcze jedno wyżarzanie, ale jak to robiono na lampy, to nie wymagało to takiej zbyt dużej dokładności. No bo to wiadomo, u góry nie widać. No i tak właśnie wygląda pęknięcie mosiądzu na elemencie wytłaczanym obrotowo, gdy został zrobiony za szybko. Odcieknie i zaraz wysuszę. Stary polski mosiądz, bardzo dobrej jakości. Widać tutaj po odlewach. No i co, teraz wypoleruję to i wymaluję i będę wkładał. No i teraz trzeba pomalować i poskładać to w całość. Thank you.
Zrobiłem jeszcze takie zawieszki malutkie. Dorobiłem tutaj takie zawieszki, bo była ta pusta przestrzeń. Tak jak mówiłem, jest to żyrandol składak. Akurat tutaj z tą lampą zeszło jakieś 4-4,5 godziny roboty.